Po raz drugi w Jeleniu w gminie Borne-Solinowo odbył się regionalny przegląd zespołów śpiewaczych i kapel wiosenny Piknik Folk. Dzisiaj w sobotnie popołudnie w Jeleniu wesołe, kolorowe święto. Tak, bardzo kolorowe, bardzo wesołe, przy ładnej pogodzie. Mamy, jakby tutaj widać, różnego rodzaju zespoły ludowe w różnych pięknych strojach, także klimat jest naprawdę bardzo świetny. Jest to drugi, proszę podać pełną nazwę. Drugi regionalny przegląd zespołów śpiewaczych i kapel wiosenny Piknik Folk. Przyjechały kapele nie tylko tutaj z naszego powiatu, z gminy, ale z dalszych odległości i nawet z miasta. Tak, przyjechały zespoły właśnie, jeżeli chodzi o miasto, to jak Koszalin, gmina Polanów, gmina Sławno, gmina Złocieniec, gmina Drawsko, mamy z Czarnego zespoły, także naprawdę no, staramy się to wszystko rozszerzać. Żeby... Wszystkich kapel ile jest? Ogólnie 38 zespołów. A tutaj z okolic, wioski z okolic Szczecinka, ile takich kapel można było naliczyć? Więc w okolic Szczecinka mamy Turowo, Wierzchowo, Parsencko, Sitno. Są to kapele, które grają już od wielu lat, czy też powstały niedawno? Znaczy historie kapel są bardzo różne, bo najstarszy zespół, który żeśmy odczytali w zgłoszeniach, ma 44 lata, już istnieje, a najmłodszy zespół dopiero powstał w tamtym roku, także przekrój jest bardzo różny. Czy w obecnych czasach jest jeszcze moda na takie ludowe kapele? Czy one żyją swoim życiem, czy też powoli zamierają? Wydaje mi się, że tak. Prowadząc zespół Jarzębiny z Jelenia, który prowadzę 4 lata, w ostatnim roku jakby coraz więcej zaczynamy wjeżdżać na właśnie takie różnego rodzaju przeglądy, spotkania, jakieś integracje, czyli wydaje mi się, że jest właśnie taka tendencja zyskowa. No trudno nie zapytać o nazwę Jarzębiny. Czy w swoim repertuarze macie też Koko Koko? Jak najbardziej, trudno tego nie mieć. To już chyba hit jest nie tylko kapel regionalnych, ale hit internetu i być może będzie to hit na miarę euro. Tak słyszałem, a jeszcze dopowiem, że tydzień temu byliśmy w Dobrzycy na takim przeglądzie i tę piosenkę myśmy właśnie śpiewali, także mieliśmy bis, bisowaliśmy tę piosenkę, czyli ma wzięcie. Nie będzie kłótni o nazwę Jarzębiny, być może tych kapel o nazwie Jarzębina jest więcej, ale nie będzie tu żadnych zatargów. Wydaje mi się, że nie, bo jednak te kapele i zespoły wykonują muzykę w zasadzie taką samą, tylko że w różnych aranżach, w różnych wykonaniach, ale no, wspieramy się tym, co mamy, także nie ma takiej rywalizacji wielkiej. No właśnie, jeżeli chodzi o repertuar, są to stare melodie ludowe, czy też czerpią te kapele także z piosenek współczesnych? Powiem, że raczej bazujemy na takiej muzyce właśnie starej, jakichś przekazów, z nut jakichś archiwalnych wręcz. Gdzieś ktoś tam właśnie usłyszy, zrobi, przekazuje innym zespołom, także dzielimy się tym. I tak na tej podstawie te właśnie piosenki funkcjonują. Czy życie takich kapel to właśnie od festynu do festynu, czy też są inne okazje, no nie wiem, wesela, czy jakieś inne uroczystości wiejskie? Nie, imprez jest dużo, dużo więcej, bo oprócz samych prób, które mamy, to mamy jeszcze takie spotkania typu imieniny, urodziny, jakieś większe imprezy. Ostatnio mieliśmy panią, która w naszym zespole obchodziła 55-lecie pożycia małżeńskiego, miała wspaniałą imprezę, którą żeśmy sami jako zespół przygotowali jej. Także jednoczymy się pod każdym względem. Tak patrząc na te kapele, to z reguły kapela kojarzy się ze starszymi paniami, panami, ale tu widzę dużo młodych ludzi. Tak. Coraz więcej właśnie młodych ludzi, a przede wszystkim mamy taką ideę jakby, że tak powiem, że staramy się właśnie tą młodzież aktywować, przekazywać im coś, żeby to przeszło na następne pokolenia, tak jak my żeśmy odziedziczyli coś, tak żeby oni coś pozyskali. Czy dla takich młodych dziewczyn nie jest to obciach śpiewać i występować w takich kapelach? Znaczy powiem tak, na swoim terenie może tak, ale gdzieś poza nie ma problemu. To jest przegląd, czyli kapele nie rywalizują ze sobą, ale czy jest jakaś ocena, czy kapele dostają jakieś nagrody, jest jakaś... Tak, mamy przewidziane rodzaju nagrody, wyróżnienia. Wiadomo, że to nie będzie ocena taka obiektywna, tylko subiektywna i na tej bazie po prostu będziemy to wszystko oceniali. Staramy się wszystkich w miarę sprawiedliwie ocenić. Podczas dzisiejszego przeglądu wystąpi też gwiazda. Tą gwiazdą jest zespół z Białorusi. Tak, udało nam się właśnie zaprosić zespół z Białorusi pod nazwą Żytnica. Ten zespół już do nas przyjechał. Powiem, że po wczorajszej próbce, którą pokazali nam w czasie kolacji, to naprawdę warto słuchać. I powiem szczerze, że jak wykonali piosenkę Modlitwa do Boga a capella, to dosłownie człowiek gubił włosy z rąk, bo takie ciarki miał. Czyli co, po kolacji chyba była wspólna integracja, jeżeli chodzi o kapelę? Nie, wczoraj tak było spokojnie, bo oni 19 godzin jechali, także byli zmęczeni, przyjechali wczoraj o 14, także mieli obiad, po obiedzie odpoczywali, później taka kolacja, poszli dalej odpoczywać. Natomiast taką integracyjne spotkanie Jarzębin i właśnie zespołu Żytnica mamy dzisiaj po tym przeglądzie. Dzisiaj w Jeleniu to nie tylko scena, ale także wiele straganów. Co tutaj można zobaczyć?
więc zobaczyć możemy prace różnego rodzaju, to jest rękodzieło artystyczne, które panie same wykonują. Mamy środowiskowy dom samopomocy zbornego, który też właśnie dobrowolnicy wykonują pracę sami. Mamy DPS zbornego, tam też pensjonariusze wykonują sami swoje właśnie przedmioty, bardzo fajne, bardzo piękne, naprawdę. To nie są przedmioty jakieś masowe, tylko pojedyncze i robione z serca i z pasją, także bardzo warto to kupić. Publiczność wam dopisała, jest dużo ludzi, pewnie będzie jeszcze więcej. Do której potrwa dzisiaj zabawa? Imprezę planujemy do godziny 21, a dzisiaj zespoły na pewno jeszcze dojadą, bo mieliśmy telefony, że właśnie przyjadą później, z tego względu, że obchodzi jeszcze 35-lecie zespół Jagody z Niedalina, więc część zespołów pojechało tam, później przyjadą do nas i tak po prostu no, staramy się wszystko załagodzić, żeby każdy był syty. Pani jako burmistrz Bornego Solinowa chyba z chęcią wspiera takie inicjatywy, takie formy artystycznej twórczości. To znaczy, wie pan, nie rozmawiamy tutaj o gustach, rozmawiamy o tym, co należy do moich obowiązków. Jeżeli społeczeństwo wychodzi z taką, a nie inną inicjatywą, to znaczy, że jest zapotrzebowanie na tego typu spotkania i należy je wspierać. Rzecz oczywista. A w gminie Borne Solinowo takich zespołów, kapel jest dużo dosyć. Nie, jest jeszcze jedna kapela tego typu, która raczej specjalizuje się w piosence biesiadnej. Natomiast takich ludowych zespołów nie ma więcej. To jest Jeleń i biesiadna muzyka Borne Solinowo. Jak pani się podoba prywatnie ta impreza i występ tych kapel? To znaczy, wie pan, nie za bardzo dużo słyszę, siedząc tutaj z boku. Jest to okazja do spotkań z różnymi ludźmi, z mieszkańcami. Traktujemy to bardzo prywatnie. Są to spotkania prywatne, podczas których można sobie porozmawiać o różnych rzeczach. Przed państwem zespół Jarzębiny niekompletny, ale te Jarzębiny z Jelenia, a nie te, które zaśpiewały Koko. Dokładnie tak, tak, z Jelenia jesteśmy. Czy nie jesteście trochę zazdrosne o popularność tamtych Jarzębin? Nie, jesteśmy dumne i zadowolone i w ogóle. To jest duma dla nas. A czy w swoim repertuarze też macie utwór Koko Koko? Mamy. Będziecie dzisiaj śpiewać? Będziemy. Jak wyglądały wasze przygotowania do tego przeglądu? Czy długo, tak powiem, trenowałyście, czy też jesteście na tyle przygotowane, że możecie z marszu zaśpiewać? No raczej w pewnym takim tym to tak, raczej tak. Możemy z marszu śpiewać. W waszym repertuarze taki wasz hit, to co to będzie? No, trudno powiedzieć. Będzie chyba ten... Nie będę pił. Nie będę pił na takim festynie? No, ale... Tytuł piosenki. To tytuł piosenki tylko jest. A co się będzie dziać, to... Czy Jarzębiny to tylko panie? Czy macie jakiegoś rodzynka? Ile was jest w ogóle wszystkich? Mamy dwóch rodzynków. Pan Wojtek i pan Janek. A ile zespół liczy członków? 14 chyba. 13 śpiewających i pan prowadzący, który przygrywa nam. Jesteście gospodyniami, tak można powiedzieć, tego festynu, tego konkursu. Jak wy, jako uczestniczki, oceniacie to, ten poziom tutaj i to, co się tutaj dzieje? Bardzo wysoko, bardzo ładny jest zespół. Inaczej, jest bardzo ładny jest... Ładnie kapele śpiewają. Ładnie śpiewają, w ogóle są przygotowani bardzo dobrze, także... A czy taki przegląd to też możliwość nawiązania kontaktów, podpatrzenia czegoś, nauczenia się czegoś? I to bardzo, bardzo. Mamy z Białorusi zespół, także też tu będzie... O 19 będzie zespół z Białorusi, pięknie będzie śpiewany. A pięknie śpiewają, przepięknie. Tancerze z zespołu tańca współczesnego Rebelia już po raz drugi uczestniczyli w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Gabriela Francisco. Już po raz drugi do Szczecinka przyjechał Gabriel Francisco i po raz drugi prowadzi warsztaty taneczne ze szczecineckimi tancerzami. Tak, mamy przyjemność gościć Gabriela Francisco po raz drugi w Szczecinku. Są to drugie warsztaty, które prowadzi ze swojej techniki. Ma taki bardzo specyficzny styl. Jest to hip-hop, ale w jego jakby takim ujęciu odbiega od stereotypów. No i w zeszłym roku był po raz pierwszy. Bardzo dobrze jemu się pracowało, nam również. No i kontynuujemy. Kilka słów o nim samym. Kim on jest? To jest jeden z najmłodszych choreografów amerykańskich, który wszedł bardzo mocno do show biznesu. Współpracował z Black Eyed Peas, z Pussycat Dolls. Jeszcze z kilkoma bardzo takimi topowymi grupami. W tej chwili współpracuje z agencją LA Event, która organizuje trasę wielu nauczycielom po całej Europie. Jak też samodzielnie prowadzi warsztaty w Polsce. Bardzo dobrze w Polsce się czuje.
No i szkoli naszych polskich tancerzy. A skąd kontakt z nim bezpośrednio tutaj w Szczecinku, że przyjeżdża po raz drugi już? Z poznańskich warsztatów w Poznaniu, z Biennale Tańca Współczesnego. Taka lekcja, takie warsztaty, ile trwają godzinowo i dla jakich grup? Warsztaty trwają, to jest standard, 1,5 godziny, 2 godziny lekcyjne razem. I w tym roku są prowadzone 2 grupy i nowością taką była grupa dziecięca dla dzieci w wieku 8-10 lat. Początkowo myślałam, że to jest takie wyzwanie, które nie każdy nauczyciel podejmuje. Natomiast Gabriel bardzo dobrze się czuje na tych zajęciach, bardzo fajnie dostosowany program dla dzieci. I dzieci bardzo dobrze orientowały się na tych zajęciach. Nie były, były dla nich trudne, ale nie za trudne, więc myślę, że skorzystały bardzo dużo. Jutro drugi dzień warsztatów, już się oswoiły po pierwszych zajęciach i wydaje mi się, że będzie dobrze. Co konkretnie dają takie warsztaty tym dziewczynom, które no już trochę tańczą? Czy one uczą się konkretnego układu, czy też to jest coś więcej? Warsztaty prowadzone przez prawdziwego pedagoga, dobrego nauczyciela, polegają na tym, że początek zajęć, średnio połowa zajęć, czasami nawet więcej, to jest budowanie bazy, to jest nauka stylu, techniki, ćwiczenia wprowadzające. Także to nie jest tak, że ludzie przychodzą i od razu tańczą, tylko jest jakby dla każdego stylu właściwa technika i te ćwiczenia są prowadzone właśnie przez większość zajęć, a choreografia, łączenie, układ, jak to się mówi w skrócie, to jest końcówka zajęć, czyli wykorzystanie tej bazy technicznej, którą dany nauczyciel nam pokazuje i przekazuje. No i później efekty tego warsztatu widzimy na scenie podczas na przykład imprez, które bardzo często tutaj pokazujecie mieszkańcom się. No taki mamy plan, żeby stworzyć możliwości szkolenia się tancerzom naszym, ponieważ warsztaty w dużych ośrodkach tanecznych są bardzo drogie, dochodzi podróż, dochodzą noclegi, nie każdego na to stać, natomiast tutaj na miejscu częściowo, no oczywiście na koszt rodziców i częściowo na koszt naszego SAPiKu, który wspiera szkolenie tancerzy. Połączone siły powodują to, że dzieciaki i młodzież mogą trenować, uczyć się, rozwijać i poprzez to budować swoje umiejętności w wielu dziedzinach tańca. Get out, in and out. You know what I'm saying? You ready? W sobotę w hali sportowej przy ulicy 1 Maja rozegrano pierwszy turniej piłki siatkowej Młodziczek o puchar prezesa firmy Terbut. Turniej rozgrywany był w ramach programu Akademia Piłki Siatkowej. Marek, to pierwszy turniej zorganizowany przez MKS Wolej, nowy klub na mapie szczecineckiego sportu. Turniej jest pierwszy, natomiast nowa jest tylko nazwa klubu, bo jako klub taki sportowy, który wprawdzie się zajmował tylko rekreacją i szkoleniem drużyn szkolnych tutaj na potrzeby licealiady. Jesteśmy kiedyś jako uczniowski klub sportowy Wigor, w tej chwili zmieniliśmy nazwę na międzyszkolny klub sportowy Wolej, po to, żeby po prostu i w społeczeństwie była taka świadomość, że tutaj do klubu mogą przychodzić dzieci, młodzież z innych szkół, nie tylko zespołu szkół numer 2. Natomiast po półrocznym szkoleniu, jest to nasz pierwszy taki turniej. Myślałem, że dziewczęta się troszeczkę spalą, bo są pierwsze kroki na parkiecie tutaj, ale sobie dziś w miarę fajnie radzą. No, sensacja można by powiedzieć. W pierwszym meczu pokonaliście drużynę z Koszalina, która od lat gra w siatkówkę. No nie powiem, że nam się udało. Fajnie dziewczęta zagrały. W pierwszym secie było widać takie spięcie. W drugim secie już bardzo fajnie zagrały. W tiebreaku fakt, że początek był bardzo kiepski dla nas, bo przegrywaliśmy bodajże 7-1. No ale dziewczęta jakoś tam uspokoiły się, ładnie zagrały, wyciągnęliśmy to i udało się wygrać tego. Są to w twojej drużynie są dziewczęta, rozumiem, ze szczecineckich szkół ponadgimnazjalnych. Tylko ze szczecineckich.
Są to dziewczęta tylko ze szczecineckich szkół i nie ponadgimnazjalnych, a gimnazjalnych i podstawowych. Tutaj w składzie jest jedna dziewczynka z 6 klasy, kilka jest dziewcząt ze szkoły, z gimnazjum z 1 klasy, pozostałe z 2 klasy gimnazjum. Jak po tym krótkim dosyć okresie trenowania oceniasz ich umiejętności? Czy one już mogą występować w turniejach, mogą na równi rywalizować z innymi drużynami? Mamy zamiar startować od września w lidze wojewódzkiej. Mam nadzieję, że będą dziewczęta się bardziej rozwijały, a ten turniej właśnie ma temu służyć, żeby one się sprawdziły na parkiecie, żeby postawiły ten pierwszy swój krok siatkarski tutaj, żeby się obyły w ogóle z takimi zawodami, bo nie mają żadnego doświadczenia. Myślę, że jeżeli będą tam małe sukcesy, to będą się lepiej rozwijały, bo to motywuje do lepszej pracy. Pierwszy mecz zagraliście z Koszalinem. Kto jeszcze uczestniczy w turnieju? Za chwileczkę będzie grał Lux Piątka Stargard Szczecinek, Stargard Szczeciński i Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy z Gdańska. Gracie o puchar prezesa firmy Terbut? Tak. Pan Marian Droziel jest fundatorem dzisiejszych nagród, 4 pucharów dla drużyn biorących udział. No i jeszcze można wspomnieć, że za tydzień też organizujecie turniej. Tak, za tydzień też będzie turniej. Chcieliśmy uświetnić między innymi to, że pan Kazimierz Margol, który jest tutaj znanym działaczem na polu szczecineckiej siatkówki, został uhonorowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej złotą odznaką honorową Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ponieważ tylko przedstawiciele zarządu mogą wręczać takie odznaczenia, w związku z tym będzie taki turniej poświęcony właśnie tej idei. Wiem, że przyjadą znamienici goście, jeżeli chodzi o polską siatkówkę, wojewódzką siatkówkę. Tak, będzie prezes Janusz Kamiński, będzie pan wiceprezes Wojtek Klęsk, który też będzie sędziował przyszły turniej, w przyszłą sobotę. O szczegółach będziemy jeszcze informować. Tak jest, dziękuję bardzo. Rozgrywki przeprowadzono systemem każdy z każdym do 2 wygranych setów. Po kilkugodzinnej rywalizacji zwycięzcą został Międzyszkolny Klub Sportowy Wolej Szczecinek. Na drugim miejscu Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy Gdańsk, na trzecim Międzyszkolny Klub Sportowy Koszalin, a na czwartym Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Piątka Stargard Szczeciński. Organizatorzy wyróżnili również po jednej najlepszej zawodniczce z każdego zespołu. W sobotę w meczu koszalińskiej klasy okręgowej Daszbur Szczecinek nie dał żadnych szans ekipie Błoni Barwice i rozgromił gości 9-0. Napastnicy Daszboru wykazali się dużą skutecznością. Bramki strzelali Kamil Bednarczyk 3 oraz Maciej Góra, Maciej Szydlak, Krzysztof Kaszubowski z karnego, Marcin Kaszczyc, Adam Jabłoński i Hubert Czeszczewik. Natomiast nie powiodło się Wielimowi, który uległ w Dygowie tamtejszemu Raselowi 1-4. Bramkę dla Wielimia strzelił Radek Kucharczyk. Natomiast zwycięstwem 5-0 nad Wichrem Rąbino błękitni Wektra Szczecinek przypieczętowała awans do okręgówki regionalnej. Jest to historyczny sukces tej drużyny, która nigdy dotąd nie grała w okręgówce. W niedzielę w hali przy ulicy Wiatracznej brydżyści rywalizowali w drugim turnieju brydża sportowego Puchar Burmistrza Miasta Szczecinek w ramach Grand Prix Pomorza Zachodniego. W bardzo silnie obsadzonym turnieju znakomicie spisała się szczecinecka para Longin Graczkowski i Marek Szabałowski, która zajęła pierwsze miejsce i zdobyła Puchar Burmistrza Szczecinka. Drugi turniej brydża sportowego Puchar Burmistrza Miasta Szczecinek trwa. Jesteśmy w czasie przerwy. Ile osób zjechało do Szczecinka? Ile osób rywalizuje tutaj? Jest tu 37 par, więc to przez 2 pomnożyć to będzie 74 osoby. Jaka jest ranga tego turnieju? To jest turniej o Grand Prix Pomorza Zachodniego z cyklu i to jest turniej wojewódzki, to się nazywa. Jak wygląda Szczecinek? Kto reprezentuje Szczecinek w tych zawodach? Mamy taki nieformalny klub brydżowy, w którym gramy w turnieje, mecze i tak dalej. I nasz klub reprezentuje tu gdzieś 14 par, dokładnie nie liczyłem tego. To są te osoby, które regularnie grają tutaj między sobą w Szczecinku, czy też są osoby, które pojawiły się nagle tutaj?
Tylko, jak tak spojrzałem po sali, to tylko osoby, które grają w turniejach. Zapraszamy oczywiście wszystkich, bo to jest turniej open, ale nie widać nikogo jak dotąd. Kobiety też w nim biorą udział? Tak, oczywiście. To jest jak w rzadko którym sporcie, tutaj nie ma podziału na kobiety i mężczyźni. Może pan tak króciutko powiedzieć, na czym polega ta sportowa rywalizacja? To by trzeba spojrzeć na stolik jakiś, gdzie są takie pudełka. Jak widać, w tych pudełkach karty są, że każde pudełko zawiera jedną talię rozłożoną na cztery części. Różnica między takim bryżem kółkowym a bryżem sportowym właśnie polega na tym, że nie dokłada się kart do środka i składa się w lewy, tylko każdy swoje karty trzyma przy sobie. I dzięki temu rozgrywa się to samo rozdanie na wszystkich stolikach. One po kolei przechodzą i rozgrywa się to samo rozdanie i potem porównuje się wyniki, jakie każdy uzyskał. Unika się w ten sposób takiego elementu kompletnego szczęścia, że jak przyszła nam karta, to wygrywamy. Nie, tutaj może być bardzo słaba karta, możemy wygrać. Jak przebiega rywalizacja? Jesteśmy w czasie przerwy. Na którym miejscu jesteście sklasyfikowani, jeżeli chodzi o te poszczególne pary Szczecinka? Czy znacie już tę klasyfikację? No tu nieskromnie powiem, że moja para prowadzi, ale dalej to nie wiem, bo nie zdążyłem spojrzeć w rezultaty. Czy na tym turnieju są tak zwane stare wygi, które biorą udział w wielu turniejach, tacy mocni faworyci? Tak, tak. Tu są w brydżu i podobnie jak w innych sportach są kwalifikacje. Otrzymuje się punkty za kwalifikacje. To są nazwy, mistrz krajowy, mistrz międzynarodowy, mistrz klubowy i tak dalej. I każdy ma te swoje punkty i tutaj reprezentują nas, czy też inne kluby, ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach. Jak pan sądzi, czy brycz jest popularny, przynajmniej jeżeli chodzi o Szczecinek? Bo wiem, że dużo osób gra, po prostu pary spotykają się w domu i w domu sobie towarzysko grają. No wiem o tym i znam, mam trochę znajomych, którzy grają gdzieś tam w kącikach brydża. Szkoda, bo mogliby przyjść na turniej do nas i po krótkim zapoznaniu się, jak gra się sportowo, mogliby grać z powodzeniem. U nas nie ma takich jakichś super mistrzów samych. Oczywiście część jest bardzo dobrych brydżów, a część to tym gra jak u cioci na imieninach. A ci, co grają gdzieś po chałupkach, tak nazywamy, to grają czasem bardzo dobrze, ale się boją, bo myślą, że tu jakieś mistrzostwo. Nie jest tak. Słyszał pan, że w jednej ze szczecińskich gimnazjów prowadzone są zajęcia brydża i młodzież uczy się i podobno osiąga dobre wyniki na takich turniejach międzyszkolnych. Tak, tu są reprezentowani. Dwie pary są z tego kółka. Prowadzi je kolega Marcin Dobrowolski. Bardzo fajnie, że się tym zajął. Ja staram się im tam też pomóc, o ile będzie taka możliwość. I no bardzo dobrze, że wreszcie ktoś młody. Jest parę osób młodych, ale niestety większość to, jak widać, to już siwizną przyprószone włosy ma. Czy brycz to taki sport, nie wiem, elitarny, można by powiedzieć? Nie, tylko trzeba troszkę czasu na to. Nie, to jest brycz. Oczywiście dojść do mistrzostwa jest bardzo trudno, trzeba wiele czasu poświęcić, ale tak, żeby sobie trochę pograć i porównać się właśnie z innymi, a nie liczyć tylko na element szczęścia, jak to w niektórych grach jest, czy też w tym brydżu kółkowym, to wtedy jest bardzo miło. Naprawdę, jak ktoś tylko złapie tego bakcyla, wystarczy, że 2-3 razy przyjdzie na turniej, to już potem w kółko nie chce grać. I sport to nie jest chyba jakiś, nie potrzebuje jakichś dużych nakładów, prawda? Wystarczy talia kart. Nie, no to te talie kart to mamy my w klubie. Każdy może tylko przyjść tam parę groszy wpisowego, które jest przeznaczane później na nagrody kwartalne, roczne i tak dalej. No cóż, za chwilę rozpoczną się ponownie rozgrywki. Czego można życzyć brydżycom? No, wygranych szlemów i szlemików i miłych przeciwników, żeby za mocno nas nie ogrywali. A ja życzę panu, żeby pan utrzymał tą pierwszą pozycję do końca turnieju. To jest strasznie trudne, ale dziękuję bardzo. Na kortach Regionalnego Centrum Tenisowego odbył się turniej w kategorii mini tenis, midi tenis i open. W sobotę na kortach Regionalnego Centrum Tenisowego w Szczecinku odbywa się turniej z okazji 10-lecia spółki Aqua Tour. I Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe wspólnie właśnie ze spółką organizuje turniej typowo amatorski dla dzieci, mieszkańców Szczecinka, tak aby
mogli spędzić fajnie czas w atmosferze walki. No, czasami tutaj widać i płaczu, ale i też radości, bo ktoś przecież wygrywa, ktoś przegrywa. W dniu dzisiejszym odbywał się turniej w kategorii mini tenisa, midi tenisa i od godziny 14 ruszamy z turniejem w kategorii do lat 18. Jak frekwencja? Bardzo fajnie, zadowoleni jesteśmy, jest 60 dzieci, naprawdę dzieci też są zadowolone, bo każdy, to nie był system pucharowy, tylko graliśmy systemem grupowym, dzieci się nagrały, minimum 5 meczów zagrał każdy, tak? I dostaną, najlepsi dostaną oczywiście puchary, ale każdy wyjdzie z czymś drobnym upominkiem, tak żeby przychodząc tutaj na korty, mimo porażki, każdy był zadowolony z tego. Na tym kończymy aktualności, a przed nami relacja z dzisiejszej konferencji prasowej posłów Prawa i Sprawiedliwości Czesława Hoca i Marka Grubarczyka.